Cześć, witajcie na kanale CTG TV, to jest Jacek i opowie wam dzisiaj o tym, o czym wam zaraz opowie. Tak jest, słuchajcie, na prośbę pewnego człowieka, znajomego, wypożyczyliśmy ze sklepu muzyczny.pl, za co serdecznie dziękujemy, ten oto wspaniały wzmacniacz, jest to EVH 5150 Iconic, jakby to powiedzieli Amerykanie, pewnie trochę lepiej. A tak naprawdę jest to najnowsza inkarnacja, najnowsza Paweł, nie? Chyba. Najnowsza. Wzmacniacza Eddiego Van Halena 5150. No i co? A jako, że mamy oryginalny, pierwszy i jak wiadomo najlepszy wzmacniacz tak. Eddiego Van Halena. Wnuczek i dziadek. Wnuczek? To znaczy pra, 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 pra wnuczek. Ale wnuczek. Porównamy sobie jeden do jednego. Jedziemy. Zaczynając od podstawowych tematów, jak wiadomo, oryginalny PV ma 120 W mocy, czyli jest totalnym potworem. Na końcówce mamy 6L6. W tym wypadku również na końcówce mamy lampy 6L6, ale na preampie są tylko dwie 12AX7. Nie wiem, nie wnikam, nie wiem o co chodzi, ale tak to po prostu jest, nawet zresztą to widać tutaj bardzo ładnie, bo jest oświetlony delikatnie. No i co dalej? No, różnice są w layoucie delikatne, tutaj sobie będziecie mogli poglądać jakieś birole z tego. Oczywiście zrobili taki podobny panel metalowy, jest też siateczka. W oryginale za siateczką mamy takie, nie wiem co to jest, jakaś dykta czy coś. I logo mamy wycięte też z jakiegoś plastiku tutaj, a w Iconiku logo to taki plastik po prostu. No, wydaje mi się, że w starej było lepiej. Jak myślisz? Mi się stara bardziej podobała, ale z drugiej strony w tej nowszej wersji widać bebechy i to też trochę robi robotę. No w sumie tak. Tylko te dwie lampy z przodu wyglądają biednie. Tak, no. Ale chociaż są cztery na końcówce. Ale są cztery na końcówce. No dobra, przechodząc teraz dalej. Po kolei polecimy sobie, nie? Wejścia. W starym w ogóle 50-50 mamy dwa wejścia. High gain i low gain, no to wiadomo o co chodzi, nie? Jedno jest słabsze, drugie mocniejsze. No, a tutaj mamy jedno wejście, nazywa się w ogóle insert. Przełącznik kanałów, dioda, nie będzie działać, bo jest wyłączony z prądu. No i tak, dwa gainy mamy tak samo jak w starej wersji. Jedną ekwalizację i dwa gainy od pierwszego i od drugiego kanału. Na pierwszym kanale mamy przełącznik overdrive, w którym w starym był to przełącznik bright i crunch, dobrze pamiętam? Tak jest. Tak, bright rozjaśnia brzmienie, jak nazwa wskazuje, crunch dodaje oczywiście gainu i zazwyczaj w większości przypadków ten crunchik wystarcza, nie? Ale my gramy i tak na drugim kanale, bo nam nie wystarcza jednak. Ale tutaj na drugim kanale mamy też burn, który dodaje jeszcze więcej wszystkiego. W odróżnieniu też od starego mamy tutaj noise gate na kanale drugim. No, potestowaliśmy ją chwilę, no noise gate to nie jest. Jest to raczej noise reducer, tak można powiedzieć. Może coś w tym stylu. Mniej szumu i więcej szumu. Nie? W sumie można by ją tak ustawić i tak powinno być po prostu domyślnie i ona nic więcej nie robi. Nie odcina, nie ma jakby... Jak to nazwać, Paweł? Threshold? Nie ma tego w ogóle po prostu? Czy ten threshold jakby jest, ale nie na cały sygnał, tylko na sam szum? W sensie ja tak, to tak odbieram. Tak, tak, dokładnie, na sam szum. Także to jest takie dziwne. To dziwne, ta bramka szumów. Equalizer, no 3-stopniowy, tak jak w oryginale. Co tu dalej mamy? Tu jest głośności. Sekcja volume. No. Sekcja głośności. Mamy od pierwszego kanału, od drugiego kanału i boost. No ten boost to też taki jest sobie, nie? Subtelny bardzo. Bardzo subtelny. Przy czym to nie jest jakby booster przed preampem, tylko zachowuje się jakby to był boost głośności. Tak, no coś takiego. Coś w tym stylu. Mhm. Mamy tu jakiś cyfrowy reverb takiej średniej jakości i tak samo jak w oryginale resonance i presence, czyli regulacje już po końcówce, nie? Końcówki mocy, końcówki no, samej mocy. Końcówki. W oryginale to wyglądało tak. W oryginale wyglądało tak, dokładnie. Jeśli chodzi o dupkę, no tutaj jest już różnica, bo tutaj mamy już jakby wzmacniacz doprowadzony do dzisiejszych czasów.
Możemy wyjść z symulacją głośnika, jak widzimy XLR-kiem sobie prosto do końcówki. Możemy zmiutować końcówkę mocy, co w sumie spoko, nie? Bo nie będzie nam leciało w trakcie, jak chcemy grać tylko na przykład z przodów. Także nie będziemy tego testować, bo większy, grubszy test, w sensie brzmieniowy i wszystkiego, będzie na kanale muzyczny.pl. Ground lift, czyli wiadomo, jakby gdzieś tam coś bzyczało i brumiało, to możemy sobie odciąć uziemienie. Wyjście z preampu, czyli jak chcemy nagrywać jeszcze dodatkowo, klasyczne coś, to w sumie to samo co Send, nie? To samo co Send, przy czym to pewnie jest bardziej połączone z tym wyjściem, tak. Tu tylko bez symulacji, nie? Tak jest. Pętle efektów, foot switch, impedancja 4.16 i wyjścia głośnikowe. I teraz foot switch, proszę Państwa. Foot switch, proszę Państwa, jest inny, bo foot switchem możemy zmienić kanały we wzmacniaczu i zboostować go, czyli odpalić tego boosta tam takiego subtelnego. A oryginalny foot switch to było, proszę Państwa, coś takiego w ogóle, prawie że antyk, nie? Oryginalnym foot switchem zmienialiśmy kanały i mogliśmy włączyć pętlę efektów, co według mnie jest najlepszym rozwiązaniem chyba. W sensie foot switchowym przy tak małej ilości opcji. Okejka. W starym piwim to co tam było? Pętla efektów. Nie chcę mi się go obracać, bo jest podłączany. Impedancję tak samo mogliśmy zmieniać, wyjść na 4.8.16. Foot switch, wejście foot switcha, no i tyle. Co? I to wszystko. No, to wszystko, nie? No. Słuchajcie, co będziemy testować? Plan mamy taki, że nagramy obydwa wzmacniacze w ustawieniach prawie na 12. Trochę tam dokręcimy Resonance i Presence, Po prostu mają taką ilość dołu, że tak, tego się nie da na 12 ustawić. Dokładnie. No. Dlatego tam zmniejszymy, a później dopasujemy nowego EVH-a do mojego wzmacniacza, w sensie ustawimy gały tak samo. No i co? No i zapraszamy. Paweł będzie grał. Podpięliśmy się do Buzzarro 412 z czterema różnymi celestionami V30, z dwoma mikrofonami SM57 i Levitem MTP440. Zapamiętałem. Gratuluję. Dziękuję, Pawle, dziękuję. No także co, zapraszam do porównania. No i co, drogi Pawle, jedni się zachwycają tym oto ikonikiem, inni mówią, że jest całkowicie z dupy.
A co na to CTG TV? CTG TV werdykt. 4/5 w skali stołeczka. Po przesłuchaniu tego, co wy już mieliście okazję posłuchać, moim zdaniem ten wzmacniacz zachowuje charakter tego oryginalnego 5150 i w zasadzie da się bardzo mocno zbliżyć do tego soundu tu, ale mimo wszystko mam wrażenie, że ten nowy head jest taki bardziej nowoczesny w brzmieniu i bardziej uśmiechnięty mimo wszystko. Mimo, że zachowaliśmy niby te same ustawienia, czy tam ustawiliśmy go na 12, to miał zdecydowanie więcej dołu. Był trochę bardziej jazgotliwy, ale nie w takim złym sensie i miał turbo więcej gainu, mimo tego, że nie przekroczyliśmy tam trójeczki na drugim kanale bez tego dodatkowego boosta. Boosta, no i bez burna. Bez burna, Emruba. Także co, czym to się na przykład może objawiać, tak jak tutaj kolega, który prosił, żebyśmy go przetestowali, to się może objawiać tym, że paczka, której używacie, może sobie nie poradzić z tym wzmacniaczem, bo po prostu ją zatka ta przytłaczająca ilość gainu i dołu. I się zesra, co na przykład sam miałem okazję sprawdzić parę razy, grając na fatalnych paczkach, na przykład Behringera, które po prostu nie działają. No, nie dają się... MGM kiedyś był taki u nas też, który też się zapychał strasznie. Strasznie, no i kończy się to po prostu bardzo, bardzo złym odbiorem wzmacniacza, a tak naprawdę jest to wina kolumny. No. Tak to wygląda, no ogólnie jest okej, no wzmacniacz gra, działa, wszystko jest w porządku. Mógłbym tutaj powiedzieć, że jego jakość wykonania nie jest może na najwyższym poziomie. No nie będzie za 30 lat wyglądał tak dobrze jak ten no, tutaj, no też nie? Mi się tak wydaje, to może być problem, no, bo on zasadniczo kosztuje w muzycznym 3800 zł, co na dzisiaj wydaje mi się, że nie jest złą ceną jak za nowy wzmacniacz. Bo jakbyście chcieli kupić sobie 5150, to ja sprzedałem go pół roku temu za podobną kwotę. No teraz to już jest pewnie bliżej... Pewnie czterech, albo czterech z hakiem. A pierwszą wersję z taką legendarnego blockletera, tak. No to myślę, że koło piątki już trzeba będzie dać. No, no i problem z dostępnością, nie? To kupujecie, wchodzicie do sklepu, możecie kupić, zamówić przez internet. Link tego pod się spodem, trzeba naszukać. Jak macie ochotę i niezapłacone, tylko po prostu tak o... Jakby ktoś chciał. To sobie może kupić, sprawdzić i ograć w sklepie muzyczny.pl. No i tyle chcielibyśmy powiedzieć. I możecie dodać coś od siebie, no, do tego. Czy wam się spodobał bardziej? Czy lubicie bardziej z klasycznego? Czy może jednak tego dopalonego do granic możliwości? Bo jest naprawdę nabuzowany jak... Kipi z niego trochę. Kipi strasznie, strasznie. Tak. Jego nie to zrobili, mając dwie lampy. No właśnie. No to jest magia. Nie? Napiszemy do Krzyśka. Krzychu. Jak oni to zrobili. Dobra, dzięki wielkie za uwagę. I co? I widzimy się w kolejnych. Łapy zostawcie jakieś, nie? Zawsze dwie w dół, jedna w górę. Suby, lajki, w ogóle fajnie by było. Dzięki, że oglądacie, dzięki, że jesteście z nami. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale. Setek etabi. Nara.